Przed południem wszyscy zameldowaliśmy się we wsi Izby w dolinie rzeki Białej Tarnowskiej. Wieś była lokowana na prawie wołoskim w 1547 roku. Część ekipy weszła na Lackową. Idziemy do centrum Starówki, murami Starego Miasta. Niko się odzywa, nie wiem co mu się tu nie podoba, ale idziemy. 15-wieczna bazylika świętego Idziego. I oto rynek w Bardejowie. Przed nami ratusz. I w całej okazałości bazylika. No cóż, obejdziemy rynek dookoła. Moi drodzy, pogoda nam dopisuje, jest delikatny deszczyk, rozpoczynamy drugi dzień naszej eskapady majowej. Dzisiejszy plan to pójdziemy sobie na szczyt Cergow, od którego bierze nazwę pasmo Góry Czerchowskie, bo to pasmo jest tym obiektem, tym pasmem, który chcemy w tym roku zwiedzić. Pasmo Czerchowskie. Bardzo piękne, ustronne, mało uczęszczane przez turystów. Grzbiety przez Wołochów odlesione z pięknymi widokami. Dzielimy się na dwie grupy. Jedna pójdzie bezpośrednio do góry na grzbiet. Druga pójdzie sobie szlakiem spacerowym, tak można powiedzieć. No i czekamy, aż ta żabeczka ustąpi. Około południa na pewno. Okej. Niech sobie idzie spokojnie. Nic nie jeździ, to ją nie przejedzie. A my dalej na grzbiet. Pada deszcz. I zaczynamy podejście na przełęcz Żobrak. Za chwilę towarzystwo się wypoci. Nie gryzą psy. Masz szczęście, że pies przyjaciel. Thank you.
Dostaliśmy się na grzbiet. Przełęcz Żobrak, 901 metrów. Mgła. Przed nami wieża widokowa z wiatą. Chyba mogliśmy. Mgła. Poszliśmy jakiegoś pędzła szlaków. Bukowy wierch, 1019 metrów. Targów, szczyt. Bez mała 1050 metrów. Wyjeżdżamy z Bardejowa. Przy świetnej dzisiaj pogodzie 30 kwietnia mamy zamiar zdobyć najwyższy szczyt Gór Czerchowskich, Mincol, 1147 metrów. Mijamy mury obronne Bardejowa. Góry Czerchów. Wszędzie zielone łąki wypasowe, gdzieniegdzie zboże. Jedziemy w stronę najwyższego szczytu tych gór. Rozpoczęliśmy podejście na najwyższy szczyt pasma Mincol, 1147. Listę obecności robisz? Zaczęło się skromne podejście póki co. Wreszcie wydostaliśmy się na słoneczny grzbiet. A to wyżystwo za nami daleko, daleko się poszerzyły. Cieplutko w słoneczku. Tam już za drzewami przebijają się ośnieżone Tatry.
oto widok na Tatry z podejścia na Mincol w górach Cergow. Tysiąc 128 metrów. Widok kolosalny. Tam w śniegu daleko lewockie wirchy i widok na Tatry. Idziemy dalej, na właściwy szczyt Mincola. Opuszczamy to piękne miejsce widokowe. A tam jeszcze daleko widać nawet trzy korony w pieninach. I właśnie dochodzimy na główny szczyt Mincola. Wchodzimy na przełęcz Dziary i potem bez szlaku w dolinę do samochodu. Przejdziemy na przełęcz, a tu już pięknie w słońcu wyrosła ciemiężyca. No i zaraz będziemy na przełęczy, z której będziemy schodzić w dolinę na lewo do samochodu. A tu chłopcy na rowerach jeżdżą pod górę. Mają zdrowie, mają. Tak, mają. Przełęcz Dziary, 972 metry. I teraz z przełęczy, tam bez szlaku, pójdziemy do samochodu. No i dochodzimy do samochodu i jedziemy do Bardejowa. Kółko zrobione, szczyt zdobyty, pogoda się trzyma. Jola mnie nie chwali. No i kółko zamknęliśmy. Auto stoi. Bardejowskie kupele, uzdrowisko. Bardejowskie kupele. Ciąg dalszy. Wyszliśmy ze spa po 2 godzinach. Prawda, tu byliśmy w spa. O, tam.
ujęcie wody mineralnej. Spróbujemy.